żeby on został miliarderem z takimi zarobkami, czy z taką szybkością bogacenia się, to on musiałby się urodzić przed Chrystusem. Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiejszym moim gościem będzie Rafał Badziak. Rafał jest przedsiębiorcą i Rafał od wielu lat prowadzi swoje biznesy. Natomiast to, czym mnie zainteresował i na kanwie, czego go poznałem, to jest to, że jest autorem książki, która mówi o tym, jak stać się miliarderem. Rafał poznał wielu miliarderów, zrobił z nimi wywiady i to jest bardzo, bardzo wiele ciekawych historii. Więc ja chciałem Cię w tym wywiadzie porozmawiać z Rafałem na temat tego, czego nauczył się właśnie od najbogatszych ludzi tego świata. Cześć Rafał, hej. Witam, witam. Powiedz mi, jak to się stało, że jakby wpadłeś na pomysł, żeby jakby poznać najbogatszych ludzi świata i jakby przeprowadzić z nimi wywiady i w ogóle skąd ten pomysł, bo to się wydaje praktycznie niemożliwe. Tak, może zacznę od tego, że to nie jest książka o tym, jak stać się miliarderem, tylko jak myślą miliarderzy i jak działają miliarderzy, bo właśnie jedną z zasad w biznesie jest to, że nigdy nie ma gwarancji sukcesu i na tym polega większość ludzi, którzy nie podejmują działania, dopóki nie mają zagwarantowane, że im to wyjdzie, tak? I właśnie droga do sukcesu w biznesie jest, jedną z zasad jest podejmowanie działania bez gwarancji sukcesu. To znaczy próbowanie i wiele, wiele razy nie wyjdzie, ale w biznesie wystarczy, że raz Ci wyjdzie naprawdę, no i to może Cię już wykatapultować do miliardów. Dobra, ale teraz a propos historii, bo ja po prostu byłem pionierem e-commerce w Niemczech, to znaczy zbudowałem pierwszy online shop ze sprzętem sportowym na niemieckojęzycznym rynku. Ja jestem powiedzmy pół Polakiem, pół Niemcem, większość życia w Niemczech spędziłem i tutaj właśnie swoją pierwszą firmę założyłem, właśnie ten sprzęt, sklep online ze sprzętem sportowym. Tak jak mówię, to był pierwszy niemieckojęzyczny w pełni funkcjonalny sklep online, to były jeszcze lata 90. przed Googlem, ja już pieniądze zarabiałem, zanim Google istniał, ale po wielu latach. Znaczy ja nie mam wykształcenia biznesowego, ja jestem matematykiem i to po prostu no, try and error to wszystko było, to budowanie firmy i tak dalej. I to dość szybko urosło, tam wielomilionowa firma i tak dalej, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że kurczę, same problemy, że to jest ciągła droga pod górkę, że ciągłe gaszenie pożarów, konkurencja się pojawiła, która no, lepiej sobie w biznesie radziła, więcej umiała, potrafiła przyciągnąć kapitał z zewnątrz i po prostu mnie w ciągu paru lat zaczęła robić wielką konkurencję i po prostu mnie przeszła pod względem obrotu, być może zyskowności. To z zewnątrz wyglądało, wiesz, bardzo łatwo, czy zawsze, wiesz, trawa sąsiada wygląda bardziej zielona w biznesie i w życiu zresztą też. I mi się to, no bardzo źle się z tym czułem, że no najwyraźniej czegoś mi brakuje we mnie jako w przedsiębiorcy. Znaczy ja zawsze, wiesz, jakąś tam zyskowność miałem i no, zbudowałem wielomilionową firmę, milionerem też już byłem, ale to nie miało wiele wspólnego z tym, jak ja sobie sukces wyobrażałem. I po prostu zacząłem szukać, stwierdziłem, że muszę się po prostu ulepszyć jako przedsiębiorca. Zacząłem się kształcić, czytać różne książki biznesowe, chodzić na różne konferencje, rozwój osobisty też. Po prostu w pewnym momencie byłem na takiej konferencji, która, tutaj nie będę mówił, ale jak ktoś był, to pewnie rozpozna. Jedno z ćwiczeń było, że się skacze gdzieś tam entuzjastycznie, przykłada piątki i się krzyczy "You've got a millionaire mind", czyli masz umysł milionera. No i wszystko fajnie, no entuzjazm i tego. No, ja nie mam nic przeciwko, wiesz, amerykańskiemu entuzjazmowi i ja studiowałem w Stanach, więc ja rozumiem tą jakby tą mentalność, ale coś mi w tym nie grało, w tym przekazie. No i nie wiedziałem co, ale stwierdziłem, no wiem co, no ja, wiesz, you've got a millionaire mind, masz umysł milionera, no jasne, no ja mam umysł milionera, to nic nowego do mnie, jak zbudowałem wielomilionową firmę, jestem milionerem, mam umysł milionera, ale stwierdziłem, że
Po prostu ci ludzie na scenie są może na moim poziomie, może niższym, są po prostu lepszymi showmanami, tak? Ale od nich się niczego nie nauczę. I z tych wszystkich książek biznesowych, które ja czytałem, to są książki o myśleniu milionerów, czy o byciu milionerem i tak dalej. Ja byłem na tym poziomie, ale ja stwierdziłem, że w dzisiejszych czasach bycie milionerem to jest po prostu przeciętniactwo w biznesie z wynajmniej. Twojego punktu Tak? widzenia, tak? Tylko i wyłącznie, no bo jak oglądają to osoby, które nie są milionerami, no to wygląda trochę inaczej. To nie jest No tak, ale przeciętniactwo. musisz zdać sobie sprawę, nawet jeśli ktoś nie jest nawet jeszcze milionerem, tak? To jak jesteś, powiedzmy, mieszkasz w Nowym Jorku, w Londynie, czy w Berlinie, nawet w Warszawie, prawdopodobnie w Moskwie, to milion dolarów, tu mówimy o dolarach, milionach dolarach, milion dolarów, no to ci wystarczy na jeden apartament, na jedno mieszkanie, tak? Nawet to może nie wystarczyć. Więc czy to można nazwać wielkim sukcesem biznesowym, jak cię stać na mieszkanie? To trochę jest przesada. To nie jest to, co było kiedyś może, nie? Jeszcze 100 lat temu, jak Andrew Carnegie i tak dalej, początek XX wieku. W dzisiejszych czasach naprawdę, jeśli jesteś milionerem, albo inaczej, jeśli w ciągu 5 lat zajmując się biznesem nie jesteś milionerem, to sobie odpuść, bo to naprawdę nie jest dla ciebie. Tak? Albo zmień biznes. Albo zmień biznes po prostu. Albo zmień biznes, tak. No, najwyraźniej coś źle robisz. Tak? To jest w dzisiejszych czasach naprawdę przeciętny performance, tak? Przeciętne osiągi. Jak weźmiesz w Stanach sobie, ci ludzie, którzy 5 lat przeżyli w biznesie, znaczy, że firma nie upadła przez 5 lat w biznesie, co już jest sukcesem, można powiedzieć, no bo no większość firm upada, jakby nie patrzeć. Ale jeśli 5 lat przeżyli w biznesie, no to połowa z nich jest milionerami. No to jest naprawdę przeciętność, tak? Nawet matematycznie rzecz biorąc, czy w ten sposób. No i ja po prostu stwierdziłem, że z jednej strony sobie to uświadomiłem, a z drugiej strony sobie uświadomiłem, że żebym ja konkurował z tymi ludźmi, z którymi ja musiałem konkurować i w dalszym ciągu konkuruję, tu na niemieckim rynku, powiedzmy z przedsiębiorstwami o wartości setek milionów euro, tak? No to ja muszę sięgnąć po prostu na wyższy poziom wiedzy. Ja muszę mieć wiedzę, która jest lepsza od tej wiedzy, którą oni mają. No i po prostu stwierdziłem, że muszę się uczyć od najlepszych i zasadniczo gdziekolwiek, czegokolwiek się uczysz, nie ma sensu uczyć się od trzecioligowców. W biznesie nie ma sensu uczyć się od milionerów. Trzeba uczyć się od miliarderów. Dlaczego? Dlatego, że ja ci podam przykład jakiś sportowy, tak? Weźmy piłkę nożną. Wolałbyś uczyć się od Messiego, Lewandowskiego, od Ronaldo, czy wolałbyś uczyć się piłki nożnej, jeśli chciałbyś na międzynarodowym poziomie grać, na naprawdę na jakimś tam poziomie, czy od jakiegoś od trzecioligowca, od gracza podwórkowego? Jasne, że wolałbym się uczyć od najlepszego. Natomiast od najlepszego. Jeżeli jestem dzieckiem i trenuję, dopiero to jest moja pierwsza szmacianka, to muszę zacząć od czegoś podstawowego, żeby później otrzymać odpowiednią jakość i wartość, jak już jestem na pewnym poziomie, żeby wskoczyć na tego Lewandowskiego, w sensie tak na jego poziom, bo on, jak będzie mnie uczył od dziecka, to takiej wartości nie dostarczy, jaką mógłby, prawda? No, myślę, że dostarczy, bo zauważ, że czas, jaki poświęcasz, twój wysiłek i być może nawet, nie wiem, pieniądze w to włożone, będą takie same, natomiast różnica będzie, znaczy wyniki będą całkowicie różne. Ty możesz już całkowicie błędnie po prostu jakby no, zacząć w właściwym kierunku, właściwe nawyki nabyć, niewłaściwe metody i tak dalej, myślenie, najróżniejsze rzeczy. Moim zdaniem nie ma sensu uczyć się od, no, w moim wypadku nie było sensu uczyć się od, ale oczywiście, że jest coś takiego, że na różnych poziomach potrzebujesz być może różnej metodologii. Natomiast z mojego punktu widzenia nie było sensu uczyć się od milionerów. Ja byłem na tym poziomie. Tak, i chciałeś więcej po prostu, tak? Po prostu wiedziałem, znaczy więcej. Nie chciałem więcej, tylko chciałem mieć narzędzia, które umożliwiały mi po prostu granie na wyższym poziomie, tak? Na konkurowanie na tym poziomie, żeby mieć szansę i mieć w ogóle możliwość konkurowania z tymi ludźmi, z którymi ja konkuruję, czy musiałem konkurować. I po prostu stwierdziłem, że musiałem sięgnąć po wiedzę miliarderów i to jest oczywiście nietrywialne, bo miliarderzy są bardzo rzadko spotykanymi stworzeniami. W Polsce, jak ja zaczynałem,
to w Polsce było trzech miliarderów. Mówimy tu o dolarowych miliarderach, tak? No bo często ja widzę to na YouTubie albo tego, że ktoś tam mówi, że ktoś jest miliarderem albo nawet go przedstawia jako miliardera. Jak się okazuje, to on może jest w złotówkach miliarderem, natomiast nie jest na liście Forbesa, bo tam są tylko dolarowi miliarderzy. Albo się okazuje, ja nawet czytałem książki, co tam nie czytałem, ale są bestsellery, które tam mówią od zera do miliardera, a się okazuje, że to jest facet w jakiś miliarder w tych batach tych tajlandzkich czy coś takiego, co oznacza, on jest zwykłym milionerem, tak? On nie jest w ogóle miliarderem. No i więc tu mówimy o dolarowych miliarderach. Po prostu zdałem sobie taką poprzeczkę. W tej książce tylko dolarowi miliarderzy. Potwierdzeni przez Forbesa, oni są wszyscy na liście Forbesa. I oprócz tego wszyscy są self-made w tej książce. Ja znam obecnie prawie 40 miliarderów. Niektórzy z nich nie są self-made, trzeba się odziedziczyli swoje bogactwo, natomiast w tej książce, tutaj umysł miliardera, tu są wszystkie, tudzież w tej książce, bo to jest oryginał, tak, angielski, The Billion Dollar Secret, to są tylko dolarowi miliarderzy, którzy dorobili się od zera. Tak? Znaczy oni wystartowali, byli normalnymi ludźmi, nie mieli pieniędzy, nie dostali nic od rodziców i tak dalej i weszli na miliardy dolarów wartości netto. A powiedz, Rafael, jaki to wpływ miał na twoje życie, poznanie tych ludzi i na twój biznes? Co się zmieniło, od kiedy ich poznałeś, w swoim biznesie i w twoim życiu? No, rozwinąłem skrzydła zasadniczo. Może zaczniemy od mojego biznesu. Ja zanim zabrałem się za ten projekt, to tak jak mówiłem, dużo stresu, ciągła walka i tak dalej, co oznaczało dla mnie konkretnie 6 dni w tygodniu pracy w tym jednym biznesie konkretnym. I ciągły stres, tak? I tak dalej. Natomiast podczas tego projektu ja, żeby w ogóle zrealizować ten projekt, bo to zajęło mi 6 lat życia, tak a propos, ponad 1 bln złotych w to zainwestowałem, kilka podróży fizycznie dookoła świata, potrzebnych do tego było właśnie ponad 20 miliarderów i zaangażowania ponad 100 osób, żeby w ogóle do tego doszło, żeby to w ogóle zrealizować. To był dosyć, znaczy, no bardzo jakby no, kompleksowy projekt, bo to nie było tak, że ja, wiesz, zrobiłem wywiad mailem, tak, że wysłałem pytania mailem i dostałem odpowiedzi gdzieś tam od sekretarki albo od tego, albo przez, nawet nie przez Skype'a czy przez Zooma, tylko ja z nimi się wszystkimi spotkałem i częściowo spędziłem dzień albo nawet tygodnie, albo z niektórymi wielokrotnie się spotykałem przez ileś tam lat. Także musiałem zedukować swoją pracę w firmie, tak, znaczy do jednego dnia w tygodniu, czy poniżej nawet jednego dnia w tygodniu, średnio jak tak policzymy, ponieważ ja cały czas w podróży byłem. I mimo tego, że to zrobiłem, no i byłem w stanie tylko zaimplementować od czasu, jak to jakby skodyfikowałem i tego, niektóre z tych elementów, takie miękkie elementy, bo nie zdążyłem jeszcze wszystkich tam procesów poprzestawiać, tylko miękkie elementy w sensie, jak rozumiemy siebie, jak myślimy o sobie, jak myślimy o klientach, jak komunikujemy się z klientami, jak komunikujemy się ze sobą, tego typu rzeczy. Miękkie elementy. I samo to doprowadziło to teraz w zeszłym roku do podwojenia obrotu w firmie. To tam w ciągu niecałego roku, do podwojenia obrotu i więcej niż potrojenia zysków, a od zeszłego roku, jak przyszedł kryzys, no bo tutaj od miliarderów też się bardzo dużo uczysz, jak postępować w kryzysie, bo oni przeszli parę kryzysów i właśnie to jakby odsiewa milionerów od miliarderów, że milionerzy w kryzysie sobie o wiele lepiej radzą, oni wykorzystują kryzysy, żeby zwiększać swoją wartość, a milionerzy no, upadają, czy tam nie wszyscy, no ale właśnie miliarderzy, dla nich kryzysy są odskocznią. I w tym kryzysie jeszcze raz teraz czterokrotnie więcej mam obrotu w tym roku niż w zeszłym, no i zysk jeszcze wiadomo, no, na bieżąco to nie widzisz, jakie są zyski, no ale szacunkowo między gdzieś koło razy 10, tak? Czyli między 8 a 12 razy większy niż w zeszłym roku. A
powiedz, a jakie były Twoje oczekiwania w stosunku do miliarderów, jakich, zanim ich jeszcze znałeś, a jak wyglądała rzeczywistość, tak? Czy spodziewałeś się czegoś innego? Jacy ci ludzie się okazali? No parę było takich ciekawych rzeczy. Po pierwsze, ja myślałem, że to są bardzo jakby nieprzystępni ludzie, bardzo być może aroganccy, bardzo jacyś tacy z rezerwą podchodzący, tak jak się może wyobraża polityków czy coś takiego. A okazuje się, że to są bardzo, z jednej strony bardzo normalni ludzie, tak? Wydawało, znaczy na pierwszy rzut oka, którzy po prostu mają odpowiednie umiejętności, odpowiednie podejście, odpowiednie myślenie. I po prostu są, w zależności od tego, oczywiście na początku mi było trochę trudniej jakby otworzyć ich, tak, żeby się otwarli przede mną, później już mi to łatwiej przychodziło, więc też bardzo jakby no, życiowi, przyjacielscy i tak dalej. I no jest parę rzeczy, które no zauważyłem. Znaczy, no z jednej strony oczywiście moim celem tego projektu, to co ja chciałem wydobyć, to jest ten wspólny mianownik. Co sprawia, że kurczę, oni tak wiele, tak dużo więcej osiągają niż milionerzy. No bo cię tak mówi milioner, miliarder czy tego, ale to jest przepaść. Żeby ci uzmysłowić, jaka to jest przepaść i twoim słuchaczom, to powiem jedną rzecz. Znajomy akurat z Polski mówił mi 2-3 lata temu, może chwaląc się trochę, czy jakby tak, no, dając jakby, że on jest poważnym facetem, czy poważnym przedsiębiorcą, że on zarabia 2 miliony złotych rocznie, tak? Ma zysku. No więc fajnie, to jest dla wielu ludzi, ja rozumiem, że to jest no, niesamowita rzecz, żeby 2 miliony rocznie zarabiać. Natomiast trzeba sobie uświadomić, żeby on został miliarderem z takimi zarobkami, czy z taką szybkością bogacenia się, to on musiałby się urodzić przed Chrystusem. Tak? To jest ta różnica między milionerami a miliarderami. No, ale teraz, no właśnie, mimo tego, to są całkowicie jakby normalni ludzie, przyjacielscy. Ja byłem bardzo zaskoczony. Aha, no i właśnie misją tego było zobaczenie, co sprawia, że kurczę, oni tak wiele więcej osiągają. Co w ich osobowościach, w ich myśleniu i tak dalej. Oczywiście ja też metody biznesowe ich zbadałem i tego, to będę w drugiej książce opisywał. W tej książce jest opisane 20 zasad myślenia właśnie, czy właśnie myślenia najbogatszych ludzi, ludzi świata. I jedną rzeczą, którą tak już w normalnej rozmowie, niezależnie od jakby kontentu rozmowy, od treści rozmowy się od razu zauważa, jest to, że oni bardzo umiejętnie potrafią obchodzić się z ludźmi. To są praktycznie psycholodzy, tacy albo rzeczywiście studiowali. Zaskakujące jest to, że wśród moich miliarderów, bynajmniej w mojej książce, więcej jest ludzi, którzy studiowali psychologię, niż którzy studiowali biznes. Są tacy, którzy rzeczywiście studiowali psychologię, ale większość z nich po prostu nabyła niesamowicie umiejętności obchodzenia się z ludźmi. To znaczy, co motywuje ludzi, co sprawia, że właśnie można nawiązać jakby taką więź wspólną, jakąś, co sprawia, że jak zrobić, żeby komuś było przyjemnie w twoim towarzystwie i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jak się z nimi rozmawia, ma się takie wrażenie, jakby się było, kurczę, najważniejszą osobą w tym towarzystwie. Oni dają ci takie wrażenie i dają ci taką wartość, że wiesz, że czuje się dobrze w ich towarzystwie i czuje się wartościowym człowiekiem. Bo to oni najwyraźniej, wiesz, tam przez lata doświadczyli tego, że ludzie no, mają kompleksy w stosunku do nich i oni to od razu proaktywnie, odpowiednio się z tym obchodzą. I to jest też jedna z najważniejszych umiejętności biznesowych, którą też opisuję, tam opisuję 6 umiejętności biznesowych, takich miliarderskich i to jest właśnie umiejętność obchodzenia się z ludźmi, to znaczy wiedzieć, co ludzi motywuje, co ich napędza, jak sprawić, żeby oni chcieli, tak? Jak sprawić, żeby oni razem na przykład działali w jednym kierunku. Tego typu umiejętności są no, decydujące, żeby budować duże, wielkie i no, oczywiście firmy, które osiągają sukces, zwycięskie firmy, tak?
A jak myślisz, co różni właśnie milionerów od miliarderów, jakby poza zerami na koncie i jakby w jaki sposób milioner myśli, twoim zdaniem, Tak. i jakby w zestawieniu z miliarderem, gdzie są takie największe różnice, które można wskazać, tak, żeby... Tak. No więc zasadniczo wszystkie te 20 rozdziałów, gdzie mówię o tych zasadach myślenia, ja tam zawsze na końcu wyróżniam, robię taką triadę. Tam jest jakby myślenie ludzi na trzech poziomach. Ja tam wyróżniam drifterów, to są ci ludzie, którzy nie osiągają sukcesu, którzy dryfują przez ocean życia, nie wiedząc, wiesz, miotani tam falami wydarzeń i wiatrami, nie mają, nie wiedzą, dokąd podążają i po prostu są tam, gdzie ich zaniosą prądy życia, tak? To są ci drifterzy, najniższy poziom sukcesu. Czyli nie osiągniesz sukcesu z takim myśleniem w biznesie. Później są ludzie przeciętni w biznesie, ja nazywam ich milionerami właśnie. I później są miliarderzy, czyli ci najlepsi ludzie w biznesie. I to te 20, w każdym rozdziale jest jakaś tam jest zasada myślenia i jest pokazane rozróżnienie, jak ci ludzie myślą o tych różnych poziomach. Oczywiście może być tak, że jako milioner masz niektóre z tych miliarderskich zasad myślenia, ale nie masz innych, tak? I nie, po prostu tam nikt nie jest zero-jedynkowy, nie? No dobra, ale żeby ci tak podać parę przykładów, tak? Gdzie ja myślę, że są takie największe różnice. Może zacznijmy od tego, ja to nazywam sprawczością. To jest takie podejście do życia i do rzeczywistości. Drifterzy, czyli ten najniższy poziom, myślą po prostu, że życie im się przydarza. Także oni są jakby produktem tego otoczenia i od nich słyszysz takie, wiesz, powiedzenia jak no ja się na przykład w Polsce urodziłem, albo no, ja z biednej rodziny pochodzę, albo mój ojciec był alkoholikiem, tego typu rzeczy, tak? Czy tam tego. To są po prostu, znaczy oni wychodzą z założenia, że oni są tam, gdzie są, ponieważ oni byli w takich warunkach i takie mieli środowisko i to jest ten. I oni mają takie podejście do powiedzmy bogactwa, do sukcesu czy do życia, że żeby osiągnąć sukces, to trzeba mieć po prostu szczęście. Tak? Że trzeba po prostu się dobrze urodzić i tak dalej, tak? Tak, no i trzeba, wiesz, urodzić się w bogatym kraju, bogata rodzina, jeszcze wykształcenie dostać i wtedy ten. No natomiast ja pokazuję w tej książce przykłady ludzi, którzy żadnych z tych warunków nie spełniają, ale niektórych z tych warunków nie spełniają, albo nawet żadnych, ale to zaraz powiem o przykładach, ale najpierw powiem o tej różnicy. No i ci ludzie, ci drifterzy myślą zasadniczo, że wiesz, żeby osiągnąć sukces, to trzeba mieć szczęście, czyli żeby zasadniczo trzeba wygrać w totka. I to są rzeczywiście ludzie, którzy grają w totka, bo myślą, że tylko w ten sposób mogą się milionów dorobić, tak? Że tylko jeśli wygrają w totka. No, później są milionerzy na wyższym poziomie. Milionerzy mówią, dobra, ja jestem jakby kapitanem swojego życia, ja decyduję o swoim sukcesie, ale ja potrzebuję jakiejś okazji, które muszę schwycić, wykorzystać i wtedy zostanę milionerem. Po prostu czekam na odpowiednie okazje i je wykorzystuję. Natomiast miliarderzy mają jeszcze całkowicie inne podejście. Miliarderzy mają coś takiego, że mówią niezależnie od warunków zewnętrznych. To ja tutaj, co mam w głowie, to moje jakby przekonania, determinacja i moje plany, ja je zrealizuję tak czy inaczej. Te warunki zewnętrzne to są nie tego. Ja albo zmienię rzeczywistość wokół mnie, albo jeśli nie da rady zmienić, to przeniosę się tam, gdzie rzeczywistość jest inna, tak żebym mógł zrealizować swoje plany. I to widać wśród moich miliarderów. Dużo z tych miliarderów, znaczy no wszyscy kreują rzeczywistość wokół siebie, tak? To jest to, dlatego to jest w jakiś sposób sprawczość, tak? Bo tu nie chodzi o to, żeby miliarderzy jakby nie funkcjonują w rzeczywistości i starają się jakby wewnątrz tej rzeczywistości jakoś funkcjonować, tylko oni tworzą nową rzeczywistość. To jest całkowicie inne podejście. I nawet, tak jak mówię, są ludzie, którzy nie byli w stanie stworzyć tej rzeczywistości, którą oni sobie wyobrażali, w tych warunkach, w których byli, więc się przenieśli w inne warunki. Dużo wśród moich miliarderów 25%, a jak weźmiesz listę Forbesa, to stwierdzisz, że bardzo duży odsetek, nadproporcjonalny odsetek miliarderów są emigrantami. Oni po prostu opuścili ten kraj, w którym się urodzili. Tutaj a propos tego, jak ktoś mówi, no ja nie mogę, bo się urodziłem w tym lub tamtym kraju.
No, albo spożyjesz w tym kraju, a jak nie możesz w tym kraju, to dlaczego nie przejdziesz do innego kraju, Tak, tak? granice są I tam otwarte, tak? zostaniesz. Nawet jak były No. zamknięte, to i tak. To i tak byli ludzie, którzy to tego. No przecież ja mam człowieka tutaj, na przykład, który brał udział w powstaniu na Węgrzech przeciwko Rosjanom. I on był, on je, po powstaniu on musiał uciekać z tego, bo nawet no, go zabili, tak? No, był powstańcem przeciwko okupantom, tak? W 50, tam, nie wiem, 6 roku było powstanie na Węgrzech. No i on przyjechał do Kanady kompletnie bez pieniędzy. On dostał $5 od urzędnika imigracyjnego, takie pieniądze przywitalne, $5. On przez miesiąc był bezdomny, spał na dworcu, na ławce tam dworcowej, mył gdzieś tam samochody, mówi, że oszczędzał tak, żeby mieć na bilet gdzieś, żeby tam głębiej do Toronto podjechać. No to on dziennie, mówi, kupował sobie butelkę mleka i bochenek chleba i tam mówi, że to go kosztowało, już teraz nie pamiętam dokładnie, 25 czy 50 centów wszystko i $4,5 sobie dziennie oszczędzał, żeby mieć na bilet do Toronto, gdzie tam lepszą pracę można znaleźć. No, ludzie zaczynali od kompletnego zera. No, mamy ludzi, człowieka, którego wyrzucili z podstawówki, no bo on był Miał tak, taki był krnąbrny, to już miał takie, bo. Jak Einstein dosłownie, tak? Który No, też miał no bronić nie, szkoły. znaczy tu chodziło o to, że on nasikał dyrektorowi na głowę, tak? Bo dyrektor go gdzieś tam na jakiejś lekcji ośmieszył czy coś, i on z zemsty cię przyczaił na dyrektora gdzieś tam w wychodku szkolnym, taki on nie był zadaszony. Jak dyrektor wszedł, on mu na głowę nasikał w czwartej klasie, po czwartej klasie podstawówki go wyrzucili z podstawówki. To było w Chinach. On się wychowywał bez ojca. A w Chinach masz, wiesz, 50 tysięcy znaków. Ty musisz się uczyć praktycznie czytać, pisać przez całe życie, czy tam jak na uniwersytecie jeszcze, jak jesteś, to w zasadzie uczysz się nowych znaków cały czas. A on po 4 latach podstawówki, więc on był analfabetą, tak? Go wyrzucili z tego. Później nabył nawyku alkoholowego, znaczy popijał, czy tam no, nauk rozwinął alkoholowy. Jak ojciec wrócił do domu, jak on miał 12 lat, gdzieś tam z Hongkongu, wysyłał go po alkohol gdzieś do sklepu i on podpijał potem, rozwinął nauk alkoholowy i zasadniczo był uznawany za takiego Degenerata po prostu. degenerata wiejskiego, tak? Który na dodatek był analfabetą, łobuzem był, no bo jak wiesz, dyrektorowi na głowę nasikał i całą odpowiedzialność, którą jemu powierzono, to było, żeby pasł jedną, jedyną spółdzielczą krowę. Nikt mu więcej odpowiedzialności nie, on miał tylko na jedną krowę uważać, tak? Żeby gdzieś tam w szkodę nie weszła. No i facet stwierdził w wieku 14 lat, no jest na samym dole, jest pijakiem, jest analfabetą, nie ma, wiesz, głodowa jakaś pensja, gdzie ledwo można przeżyć. To jeszcze były, wiesz, czasy rewolucji kulturowej, komunizm najgłębszy, bida aż piszcze. I co tu robić, nie? I zaczął pożyczać tam książki do szkoły od brata, żeby coś sobie tam chociaż nauczyć czytać, pisać. I tam się pytał brata, co ten znak oznacza i tego. Brat się zniechęcił, czy tam no nie miał cierpliwości do niego, więc ten stwierdził, nie ma co. Zaczął wstawać wcześniej, o 5 rano i kosić gdzieś tam trawę przy rzece i sprzedawać ją za grosze dla hodowców koni. I po roku oszczędności mógł sobie kupić słownik, tak żeby wiedzieć, co te znaczki oznaczają. Później 3 lata następne oszczędzał, żeby encyklopedię kupić. I później wiesz, zaczął się uczyć i tak dalej. Facet nigdy nie ukończył żadnej szkoły, wszystko, co się nauczył w życiu, nauczył się sam, tak? Jest autodydaktem kompletnym. Po 50 latach, tam długa historia, nie będę tutaj całej opowiadał, ale mniej więcej 50 lat później, co się dzieje? 50 lat później facet jest jednym z najbogatszych Chińczyków, jest miliarderem, zbudował największego wytwórcę szkła samochodowego, znaczy te, wiesz, no, reflektory, lusterka i tak dalej. I został w 2009 roku wybrany Światowym Przedsiębiorcą Roku, czyli najlepszym przedsiębiorcą na świecie. Facet, który był analfabetą w wieku 14 lat. I teraz ktoś mi powie, że wiesz, że on
nie wiem, do złej szkoły chodził, tak? Tak. I no właśnie takie przykłady pokazują właśnie, że wcale nie trzeba mieć dobrego startu, żeby skończyć dobrze. Ty mógłbyś na jakimś twoim przykładzie, czy przykładzie tych miliarderów, których znasz, powiedzieć, w jaki sposób oni wykreowali, na przykład czy stworzyli jakiś rynek, którego nie było wcześniej, czy byli takimi prekursorami, zobaczyli jakąś niszę, czy jakiś kierunek rozwoju danego biznesu i w to zainwestowali i to wykreowali, na przykład, nie wiem, jak kiedyś nie było telefonów komórkowych, no ktoś to zainwestował, to mógł wybuchnąć, albo spółki internetowe, albo różnego rodzaju takie trendy. Czy widzisz taki konkretny przykład, mógł podać? Przykład powiem Jack Cohen, który jest moim mentorem. Jack Cohen urodził się w Kanadzie, ale biznes swój rozwinął w Australii. On po prostu zauważył, że na kontynencie amerykańskim fast foody jakby przejmują pozycję wiodącą, tak? McDonald's, Burger King, KFC i tak dalej. A stwierdził, że w Australii w tym czasie po prostu wszystkie restauracje, znaczy ludzi nie było stać na pójście do restauracji, bo wszystkie restauracje były tak zwane, to się nazywa po angielsku white cloth restaurant, czyli po prostu takie wykwitne, gdzie idziesz w niedzielę, jest obrus i tego, po prostu no, bardzo drogie restauracje i z serwisem oczywiście i po prostu ludzi na to nie było stać, więc ludzie chodzili do restauracji tylko w niedzielę, jeśli już. Nie było takiej w ogóle kultury, jeszcze się nie rozwinęła przez to, że nie było dostępnego takiego affordable food, czyli no, taniego czy jedzenia, żeby codziennie chodzić do restauracji, czy chodzić coś zjeść. Więc on zauważył to i on po prostu w zasadzie jednoosobowo wykreował stworzył cały przemysł fast foodowy w Australii. On zbudował KFC w Australii, Kentucky Fried Chicken. Później zbudował Burger Kinga w Australii, który się nazywa tam Hungry Jack's, po jego imieniem. To jest jedyny Burger King, który się nie nazywa Burger King na świecie. On wygląda tak samo, taki sam look and feel, ale się nazywa Hungry Jack's, a nie Burger King. Nawet Burger King chciało to od niego tam sądownie wydębić i tam przez procesy jakieś i tak dalej, ale no nie dali rady. Znaczy to jest franczyza Burger Kinga, znaczy franczyza w sensie takim, że on ma generalną franczyzę, tak? Znaczy, że na cały kraj i on jest franczyzodawcą w tym kraju. Natomiast oni nie byli w stanie zmienić tej nazwy. Ani sądownie, ani w inny sposób, mimo tam różnych metod, nie najczystszych, które używali. No, a później jeszcze pewnie znasz Domino's Pizza, więc on też przejął taki mały jakiś, małą sieć restauracji i zbudował firmę Domino's Pizza w Australii i później chyba w 10 innych krajach w międzyczasie. I w międzyczasie ma w swojej sieci, tam jeśli te wszystkie restauracje policzysz, bo tam jeszcze parę innych sieci zbudował, nie tylko właśnie w Australii, no to w międzyczasie zbudował prawie 3000 restauracji, tak, co oni otworzyli. No, to samo jest, no weźmy tutaj, żeby daleko nie iść, weź chociażby najbogatszego Polaka, Michała Sołowowa, który też jest w mojej książce, to jest jedyny Polak w mojej książce, no obecnie najbogatszy, najwyżej na liście Forbesa. On no zaczął od właśnie deweloperki w czasach, kiedy no mało kto się tym zajmował i on po prostu pierwszą firmę, która stworzył, on nawet nazwał PLI, Polish Life Improvement. On po prostu chciał stworzyć lepsze warunki życia dla Polaków, czy dla społeczeństwa. On budował całe, wiesz, osiedla, całe galerie handlowe, wieżowce i tak dalej. Po prostu tworzył rzeczywistość, w jakiej Polacy teraz żyją. Nie mówiąc o tych firmach wszystkich, które stworzył. On przecież stworzył Dino, on stworzył tą sieć Dino, później ja w Polsce nie mieszkam, więc nie znam tych wszystkich
tych wszystkich sieci. Ale zbudował parę firm, które takich sieciówek, które później sprzedał i które do tej pory funkcjonują i które jakby no, dają lepsze życie Polakom, tak? Polskiemu społeczeństwu. Tak? No. Czyli to jest takie podejście, że nie chodzi o to, żeby wiesz, tutaj jakoś. To jest też ta różnica, może tutaj podam, przejdźmy tak do drugiego punktu między milionerami a miliarderami. Milionerzy mają takie podejście, żeby zarabiać pieniądze, tak? Natomiast miliarderzy mają inne podejście, mają budowanie wartości, tak? Chodzi o stworzenie czegoś, zbudowanie czegoś, co ma wartość, a nie chodzi o to, żeby po prostu pieniądze zarobić. I dlatego milionerzy myślą bardziej transakcyjnie, to znaczy chcę zrobić ten deal, to tutaj coś kupić, sprzedać w tym sensie. Natomiast miliarderzy myślą bardziej o kreowaniu wartości, a pieniądze, i kreowanie wartości takie. Są miernikiem tej wartości i miernikiem sukcesu, tak? I budują ich kapitał. No tak, z tym, że tutaj mówię też o tym, że oni takie mają podejście bardziej długoterminowe i nie tyle transakcyjne, co bardziej relacyjne, tak? Że się buduje długoterminowe na przykład relacje biznesowe z kimś. Zamiast po prostu tylko mu coś sprzedać raz, to takie podejście, że wiesz, jednorazowe transakcje. O to chodzi też. A powiedz mi, czy tak z twojej perspektywy, czy warto być miliarderem? No bo pieniądze i bogactwo, i gigantyczne bogactwo, to z jednej strony duże benefity, ale też i duża odpowiedzialność i życie takiego miliardera ma pewne ograniczenia też, tak? On nie jest już tak. Osobą taką anonimową często. Może być, prawda? I ci najbogatsi. No ja mi się wydaje, że właśnie miliarderzy są. Znaczy lepiej na pewno być miliarderem niż być celebrytą, tak? Tak. To też jest takie właśnie, że ludzie myślą, że ludzie bogaci to są ci, których widzą w telewizji, tak? A w rzeczywistości to są biedni ludzie w porównaniu do miliarderów, do tych, którzy posiadają to po telewizji, tak? I zauważ, że przeciętna osoba zna, możesz wymienić na, przeciętna osoba na ulicy, może wymienić na palcach jednej ręki miliarderów, których zna. Tak, może znają Gatesa, teraz może Muska też znają, Trumpa znają, no i tu się już kończy, już Jobsa mało kto zna na ulicy. Czy warto starać się być miliarderem, bo bycie milionerem daje bardzo wygodny status życia i jakby, czy posiadanie aż tak większego majątku, o którym mówiliśmy sobie o tej przepaści, czy warto jakby aż tak bardzo angażować się, żeby go budować, bo koszty tego są niemałe, żeby być miliarderem, natomiast benefity, im więcej zarabiasz pieniędzy, to twój standard życia nie rośnie tak proporcjonalnie, prawda? Do tak tego, jest, bo... tak jest. No i tutaj właśnie dochodzimy do następnej też różnicy między miliarderami. Ja to nazywam gorączką złota. To jest różnica motywacyjna. To jest odpowiedź na to pytanie zależy od tego, co chcesz w życiu osiągnąć, to jest to, co chcesz w życiu robić. I teraz milionerzy mają takie podejście, większość milionerów, że oni zajmują się biznesem po to, żeby zwiększać swój, powiedzmy, status albo swój komfort życia, tak? Swoje bogactwo osobiste, tak? I teraz można mieć taką motywację i można dojść do milionów rzeczywiście, ale z taką motywacją nie dojdziesz do miliardów. Dlaczego? Znaczy, musisz tą motywację zmienić na coś innego, bo ona cię nie zaprowadzi do miliardów. Dlaczego? Dlatego, że na pewnym poziomie, obecnie może to jest około 25, powiedzmy, milionów dolarów, możesz praktycznie, jesteś na takim, powiedzmy, break-even punkcie, gdzie masz w miarę zmaksymalizowane swoje życie, w sensie takim, że możesz sobie pozwolić na najlepsze jedzenie, na najlepszy hotel, na najlepsze hotele, możesz cały czas praktycznie w hotelach mieszkać najlepszych, najlepsze jedzenie i tak dalej. I zabawki typu, wiesz, tam Bugatti czy tam tego typu rzeczy. Natomiast, żeby teraz, oczywiście, że mógłbyś teraz zamiast mieć jachtu, powiedzmy, 30-metrowego, mieć 100-metrowy, ale żeby to zrobić, to jakby twoja praca, twój wysiłek, jaki musisz włożyć w biznes, jest nieproporcjonalnie większy do tego plusu w twoim lifestyle'u, bo ten lifestyle już masz, no,
98% zmaksymalizowany, już tylko jakieś tam dwie drobnostki, nie? Ja byłem, wiesz, też na miliarderskich jachtach mieszkałem, nie? No to tam już nie chodzi nawet o to, o wyposażenie, no bo jak już masz, wiesz, złote kurki i tak dalej, no co więcej możesz tam zrobić, tak? Tam już tylko chodzi o serwis, o jakość tam serwisu i tego, no są po prostu już tak zmaksymalizowane rzeczy. I w tym momencie po prostu, jak dochodzisz do takiego momentu, gdzie po prostu twój wysiłek, który musiałbyś włożyć, to jest nieproporcjonalny do tego plusu w tym komforcie życia, który z tego osiągasz, to po prostu tracisz motywację. I albo nie rozwijasz swojej firmy, zostajesz, jakby stagnujesz, albo nawet tracisz kompletnie motywację i wchodzisz w taki kryzys jakby życiowy, no po co tu żyć, tak? I albo po co mam się wysilać, skoro mi starczy już pieniędzy na całe życie. I wtedy po prostu może nawet twoja firma upaść, tak? Bo po prostu, nie wiem, gdzieś się zamykasz w klasztorze buddyjskim i rozmyślasz nad sensem życia. I dlatego właśnie to często też widać właśnie wśród takich coachów, nauczycieli biznesu i tak dalej, którzy dziwią się po co miliarderom tyle pieniędzy, jakby nie chciał zostać miliarderem i tak dalej, no bo przecież tego nie można przejeść. No nie można przejść, ale miliarderzy mają całkowicie ich motywację i nie chodzi właśnie o osobisty luksus, bo z taką motywacją po prostu zabraknie ci tej chęci i tej motywacji, żeby tak daleko zajść. Żeby tak daleko zajść, musisz mieć całkowicie inne motywacje. Ja tutaj opisuję 10, pokażę polskie może wydanie, 10 motywacji miliarderów, które mogą ci umożliwić właśnie zachowanie tego pędu dalszego, tak? I to może być taka motywacja, podam tu może parę przykładów, żeby właśnie zmieniać świat, tak? Albo konkurowanie też jest fajną motywacją, tak? To są ludzie, którzy tak samo można się zapytać, no po co być Michaelem Phelpsem? No po co? Przecież to jest tyle wysiłku, on przecież przez ileś tam 20 lat, tam 15 lat, 7 dni w tygodniu trenował po 6 godzin. I po co się wysilać? Przecież można pójść sobie na plażę i popływać, nie? No oczywiście, że można, ale jak chcesz być mistrzem świata, jak chcesz mieć, wiesz, najwięcej medali olimpijskich w historii, no to po prostu to musisz robić, tak? To jest ta jedna z motywacji miliarderów, to jest konkurowanie. Którzy widzą biznes jako sport i po prostu fajną, najlepszy sport na świecie, bo konkurujesz 24 godziny na dobę globalnie ze wszystkimi, nawet konkurujesz z ludźmi, których nie znasz i ktoś może cię jakby wyłączyć z gry podczas kiedy śpisz, nie? Także to jest, wiesz, wielu miliarderów z tego czerpie niesamowitą motywację, tak? Tak samo jak ludzie lubią w piłkę nożną grać albo w koszykówkę, no to oni lubią w biznes grać, tak? Coś takiego. No. Okej, to Rafał, bo nasz czas już jakby dobiegł końca i ja Ci dziękuję serdecznie za to, że mogę się z nami podzielić tutaj swoimi doświadczeniami, tym w jaki sposób myślą właśnie miliarderzy i jakby co też zawarłeś w swojej książce. Gdyby ktoś z Was był bardziej zainteresowany tym tematem, no to na stronie umysłmiliardera.pl można tą książkę kupić. Możesz pokazać, Rafał, tą książkę jeszcze raz, żebyśmy widzieli. Jeżeli ktoś chciałby, ona jest dosyć obszerna i chciałby dużo więcej wiedzy, to można sobie kupić na stronie Umysł Miliardera. I tutaj ja Wam wszystkim tutaj, którzy nas oglądacie, życzę, żebyście każdy z Was był milionerem, a ta osoba, która ma odpowiednią motywację i ją sobie przepracuje, żeby dążyła do tego, żeby robić coś w życiu, co daje dużą wartość i kreowała swoją rzeczywistość, no bo chodzi o to, żeby nie dostosowywać się do naszego świata, tylko ten świat zmieniać po prostu, tak? I wiem, że mamy takie możliwości wszyscy w naszym umyśle, żeby ten świat tworzyć taki, jaki chcemy, tak? I nie ma tu żadnych ograniczeń, także dziękuję Ci serdecznie za tą rozmowę, także trzymajcie się, hej, cześć. Cześć.